Jedzami! Witamy, witamy! Jest z nami także Paweł Ciszewski! Filip Wiczkowski! Witamy gorąco Damiana Topolskiego! Paweł Ciszewski! A kolejny zawodnik to Szymon Radomczy! Proszę, brawa! Robert Pęsiora! Mateusz Pietracki! Pawielacki! Przepraszam! Michał Orzechowski! Jakub Korbów! Radosław Stebie! Michał Mysz! No i drodzy, i kapitan drużyny Krzysztof Młynarek! Też brawa dla tych, słuchajcie. Wspieramy nas w trudnych chwilach, szczególnie w garażach. W meczu z Gorzowem hala była zapełniona do ostatniego miejsca. Także dziękuję wszystkim kibicom bardzo. Ten doping był potrzebny, ciężka praca była nasza doceniona i przyszedł naprawdę ten oczekiwany sukces. Dziękuję również przede wszystkim tutaj panu Wojciechowi Karkowskiemu, burmistrzowi gminy Żółtowo, który nas wspierał właściwie w 80% radzie, całej radzie gminy z przewodniczącym rady na czele, panem Witoldem Szmitka, sponsorom. Także dziękuję i tutaj mam przygotowane takie koszuleczki, takie jak my, wyglądają tak samo jak my, bo gramy dla Żółtowa. Brawo! Ten deszcz chyba zwiastuje dobre plony, bo jak dobrze poleje, to coś z tego wyrośnie. Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, jesteśmy dumni, że drużyna z Żółkowa, która gra dla Żółkowa, która gra dzięki wsparciu między innymi was, mieszkańców, bo budżet gminy tworzą mieszkańcy. Jesteśmy zadowoleni, że mogliśmy pomóc, a jeszcze bardziej, że uzyskaliście ten awans do pierwszej ligi. Będziecie pokazywać siłę Żółkowa nie tylko w województwie pomorskim, nie tylko na Pomorzu, ale w całej Polsce. Życzymy wam wszystkiego najlepszego, sportowego sukcesu. Dziękuję bardzo. Żółkowo, tym roku było 27 zwycięstw i jeden remis, tylko dwie przegrane, słuchajcie. No, wspaniały bilans, no to zapraszamy teraz.